Ktoś poluje na starsze kobiety. Taka informacja zelektryzowała społeczność miejscowości Brójce. Ludzie zaczęli montować kamery, wstawiać dodatkowe zamki w drzwiach i nie wychodzić z mieszkań po zmroku. Spirala strachu nakręcała się wraz z doniesieniami o kolejnych atakach. Seniorki w wieku 75 i 82 lat padły ofiarami nieznanych sprawców. Trzecia poszkodowana, 88-latka, przeżyła, bo sprawców spuszyli świadkowie. W sprawie ruszyło śledztwo, a według nowych ustaleń najbardziej podejrzani są w nim dwaj nastolatkowie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój zbrodni. Do pierwszego zabójstwa w tym rejonie doszło w połowie lutego 2023 roku. W jednym z domów w Łagowcu, miejscowości oddalonej o zaledwie 3 km od Grójec, żyła 82-letnia kobieta. Miała zostać wytypowana przez sprawców prawdopodobnie dlatego, że była dla nich łatwym celem. Mieszkała sama i nikt nie ruszyłby jej na ratunek podczas napaści. Niewykluczone, że wcześniej była obserwowana przez zabójców. Jej ciało odnalazł pracownik ośrodka pomocy społecznej, kiedy przyjechał do niej ze standardową wizytą. Nie odpowiadała na jego wezwania, a to wzbudziło w nim niepokój. Ostatecznie potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Kobieta nie żyła. Szybko okazało się, że nie zmarła z powodów naturalnych, a do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na miejsce wezwano policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora zebrali dowody. Mimo działań służb nie udało im się wytypować podejrzanego lub podejrzanych w tej sprawie. Nikt nie został zatrzymany. I choć to zdarzenie już wtedy wstrząsnęło lokalną społecznością, to po kilku tygodniach szum ucichł, a mieszkańcy wrócili do normalnego rytmu życia. Spokój nie trwał długo i został przerwany kilka miesięcy później, w połowie września 2023 roku. W Brójcach doszło do kolejnego zabójstwa, niemal w samym centrum miejscowości. Ofiarą znowu padła kobieta, która mieszkała samotnie, w mieszkaniu w kamienicy, przy placu Wiosny Ludów. Miała 75 lat. Radio Z podawało wówczas nieoficjalnie, że zabójca miał być niezwykle brutalny. W pokoju doszło do szarpaniny, a starsza kobieta próbowała walczyć o swoje życie. Ten, kto je odebrał, miał najpierw pobić swoją ofiarę, a później poderżnąć jej gardło. Cięcie było tak głębokie, że głowa kobiety trzymała się jedynie na kręgosłupie, podawało Radio Z. Po wszystkim morderca miał także zawinąć zwłoki w koc. Makabrycznego odkrycia w mieszkaniu znowu dokonała przypadkowa osoba, a zabójca zniknął i długo pozostawał nieuchwytny. W Brójcach zapanowała panika. Dziennikarze relacjonowali w tamtym okresie, że mieszkańcy w powiecie międzyrzeckim zaczęli montować kamery, wstawiać dodatkowe zamki w drzwiach, przestali wychodzić sami po zmroku. Jeden z mężczyzn zwracał uwagę, że przerażenie ludzi pogłębiało wyłączenie świateł w późnych godzinach nocnych na terenie całej gminy Trzciel. Więc z tego pomysłu wówczas zrezygnowano. Burmistrz Jarosław Kaczmarek tłumaczył, że gmina przez ostatni rok brała udział w programie mającym na celu przyniesienie samorządowi pewnych oszczędności. Najpierw od godziny 23, a później od 24 wyłączano oświetlenie na kilka godzin, przywracając je w godzinach porannych, gdy ludzie wychodzili do pracy. Na razie się z tego wycofujemy i to na terenie całej gminy, nie tylko Brójec. Dotarły do nas głosy mieszkańców, że w kontekście ostatnich wydarzeń czują się przez to mniej bezpiecznie, więc postanowiliśmy zrezygnować, podkreślał burmistrz Kaczmarek. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z, który był na miejscu, mówili wprost, że się boją. Relacjonowali, że kiedyś w wiosce było widać życie, ludzie chętnie wychodzili na spacery, a teraz na ulicach jest pusto. Dzieci przestały chodzić same do szkoły. Rodzice wyznaczali sobie wzajemne dyżury, a mężczyźni odprowadzali kobiety do pracy i z powrotem, gdy w Brójcach panował zmrok. Podinspektor Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji, oświadczył w rozmowie z mediami, że do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni kryminalni, a schwytanie mordercy lub morderców stało się dla funkcjonariuszy priorytetem. Powołano nawet specjalny zespół złożony z doświadczonych śledczych. Prokuratura informowała, że prowadzi równolegle dwa odrębne postępowania dotyczące zabójstw, ale śledczy badali jednocześnie wątki wskazujące na to, że sprawy mogły być ze sobą powiązane. Podejrzewano, że zbrodni mogła dokonać ta sama osoba lub te same osoby. Mieszkańcy Brójec próbowali pomóc i alarmowali służby o mężczyźnie, który we wrześniu opuścił więzienie po odbyciu kary za zabójstwo z 1997 roku. Służby zbadały ten trop i wykluczyły jego udział w zdarzeniach, ponieważ podejrzany wyszedł zza krat tydzień po drugim zabójstwie, więc miał alibi.
Podczas oględzin miejsca zdarzenia technicy zabezpieczyli wiele śladów, które zostały poddane analizie za pomocą najnowszych metod badań. Sięgnięto po ekspertów z laboratoriów kryminalistycznych komend w Gorzowie i Poznaniu. Sprawa była bardzo trudna. Szczególnie ważne okazały się ustalenia biegłych z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Znacznie został zawężony krąg osób podejrzanych o morderstwo kobiety, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i przyjrzeniu się zabezpieczonym śladom udało się wskazać osobę, która najprawdopodobniej dopuściła się popełnienia przestępstwa. Po około 3 miesiącach, 27 grudnia 2023 roku, śledczy zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu międzyrzeckiego. Jak podała Telewizja Polska, Maciej S. był sąsiadem zamordowanej 75-letniej pani Emilii. Mieszkał tuż obok, znał ją całe życie. Jeszcze tego samego dnia w gorzowskiej prokuraturze okręgowej nastolatek usłyszał zarzut zabójstwa. Odmówił składania zeznań, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ale sprawa morderstwa z lutego 2023 roku wciąż nie została wtedy rozwiązana. Dalsze działania śledczych doprowadziły ich do dowodów na tyle wiarygodnych, że w końcu ujawniono przełomowe informacje. Zdaniem prokuratury to zatrzymany 19-latek jest sprawcą zabójstwa. Nie tylko tego z połowy września, lecz także tego sprzed kilku miesięcy. Na jaw wyszły również okoliczności zdarzenia z lutego. Okazało się, że na ciele kobiety znajdowały się między innymi ślady duszenia i liczne rany zadane tępym narzędziem. Policjanci tłumaczyli, że to w tamtym czasie sprawca wciąż pozostawał niewykryty, lecz finalnie udało im się znaleźć dowody na to, że za zbrodnię odpowiada zatrzymany 19-latek. Mało tego, miał nie działać sam. Funkcjonariusze zatrzymali także jego niespełna 17-letniego kolegę, który miał mu pomagać. Nastolatek wpadł w ręce mundurowych dokładnie 11 stycznia 2024 roku. Jak przekazano, to zabójstwo wiązało się też z zabraniem z domu ofiary pieniędzy. Młodzi mężczyźni pod osłoną nocy mieli zabijać starsze kobiety nie mogące się bronić, prawdopodobnie w celach rabunkowych. Mieli już wybraną trzecią ofiarę, to 88-letnia kobieta. Z materiału dowodowego wynika, że nastolatkowie między kwietniem a czerwcem 2023 roku napadli na seniorkę z Brujec. Poszkodowana cudem uszła z życiem, bo napastnicy zostali w jakiś sposób spłoszeni i uciekli. Śledczy ustalili, że przyczyną działań sprawców również był motyw rabunkowy i chęć wzbogacenia się. 17-letni podejrzany usłyszał już zarzut zabójstwa w związku z rozbojem na 82-latce oraz zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem na 88-letniej kobiecie. 19-latek odpowie natomiast za te same przestępstwa, a także za zabójstwo 75-latki z Brujec. Decyzją sądu mężczyźni zostali aresztowani, a sprawa nadzorowana jest przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy badają kolejne wątki związane z przestępczą działalnością obu sprawców. Niewykluczone bowiem, że zatrzymani mogą być odpowiedzialni także za inne zbrodnie. Będą to wspólnie sprawdzali policjanci wraz z prokuratorami. Zarówno 19-latkowi, jak i jego 17-letniemu koledze grozi kara dożywotniego więzienia. Pokój zbrodni. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.